Artur Lipski, WPX SA. Od 17 lat wdrażamy innowacyjne rozwiązania IT i systemy SAP, BI, ERP, w tym Enova 365. Pomagamy w procesie cyfryzacji firmom na całym świecie. Nasze podejście opiera się na bliskiej współpracy z klientem, co pozwala nam na dopasowanie rozwiązań do jego indywidualnych potrzeb. Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dążąc do ciągłego doskonalenia naszych usług. Krzysztof Jędrych, Majston Dom Wdrożeniowy. Zajmujemy się wdrażaniem systemów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych. Od wielu lat jesteśmy autoryzowanym partnerem Enova 365, co skutkuje wieloma udanymi wdrożeniami w firmach o różnorodnej strukturze. Jesteśmy zespołem doświadczonych konsultantów, którzy stawiają klienta w centrum projektu. Synergia między Majston a WPX dostarcza jeszcze większą wartość dla klientów, którzy decydują się na współpracę z nami. Razem doskonale się uzupełniamy i zapewniamy kompleksowe usługi w dowolnym obszarze biznesowym. Myślę, że czas porozmawiać nie tylko o biznesie, ale też o tym, co ten biznes niesie za sobą, oprócz zysków i przychodów dla przedsiębiorcy, co on daje też społeczeństwu. Co myślisz o tym, Krzysztofie? Tak, o tej bardziej ludzkiej stronie biznesu, bo już rozmawialiśmy o wartościach, o ludziach, a nie wspominaliśmy jeszcze o tym, że w DNA naszych firm wpisane jest pomaganie, tak? I zarówno Majston, jak i BPX mocno udzielają się charytatywnie. W Majston od wielu lat wspieramy różnego rodzaju organizacje charytatywne i działamy w taki sposób, że pracownicy w trakcie roku zgłaszają po dwie inicjatywy, na samym końcu robimy głosowanie. Wybieramy kilka inicjatyw i staramy się je wspierać. A jak, Artur, jest w Waszym przypadku? Jest troszeczkę inaczej. BPX od wielu, wielu lat wspomaga szkołę podstawową dla dzieci ze spektrum autyzmu. Staramy się co roku organizować imprezy związane z możliwością pomocy charytatywnej tej organizacji. Ostatnim naszym pomysłem, który już staramy się realizować od 2 lat, jest Kilometr dla Przylądka. Jest to bieg, do którego zapraszamy wszystkich chętnych oglądających ten film. Myślę, że pod filmem znajdzie się też informacja, jak do tego dołączyć. Wydarzenie jest coroczne, odbywa się co roku w maju. Oprócz tego jest cały szereg różnych innych akcji charytatywnych, którymi staramy się dzielić naszymi pieniędzmi też z ludźmi, którzy potrzebują ich, myślę, że bardziej nawet niż my, po to, żeby móc tą naszą odpowiedzialność społeczną troszeczkę bardziej podnieść na wyższy poziom. Ja myślę, Krzysztofie, też, że Majston jako uczestnik w tej chwili grupy BPX-a również dołączył do naszej akcji. Mamy nadzieję również, że dzisiejszy nasz gospodarz Soneta też się skusi na to, żeby dołączyć do akcji, które staramy się promować na rynku. Oraz wszyscy oglądający ten filmik będą mieli też możliwość i okazję skorzystania z pomocy innym. Ja powiem, Artur wie więcej, Majston do biegu już dołączył, także tutaj potwierdzam, więc mieszka teraz po stronie Sonety. W tegorocznej edycji. Wiesz, w związku z tą naszą pierwszym odcinkiem i całym naszym efektem synergii, jak sam wiesz, dobrze udało nam się ostatnio zdobyć dość duży kontrakt. I myślę, że też będzie zaplanowana nowa akcja charytatywna, tym razem związana ze zbieraniem krwi dla osób jej potrzebujących. Mam nadzieję, że również i w tym się wspólnie jakoś. Tak, świetny pomysł, więc deklarujemy się, że tak. Krzysztofie, myślę, że najprościej oddajmy głos Szkole Podstawowej Przylądek w Parzniewie. Jest to szkoła dla dzieci z autyzmem i myślę, że najlepiej opowiedzą sami o sobie. Także zapraszamy do filmu. Cześć, nazywam się Łukasz Łań, jestem inicjatorem akcji Kilometry dla Przylądka i jestem konsultantem SAP w firmie BPX. Nasza firma od wielu lat wspiera szkołę Przylądek w Parzniewie dla dzieci ze spektrum autyzmu. Po raz kolejny w tym roku dołączamy do akcji Kilometry dla Przylądka, gdzie spacerujemy, biegamy, chodzimy i każdy nasz kilometr to 1 złotówka przekazana na budowę Domu na Zawsze. Dom na Zawsze, miejsce, w którym dzieciaki będą mogły spędzić resztę życia, ponieważ no niestety systemowo nie mamy żadnego wsparcia i musimy im pomagać. Dla nas dobroczynność to nasze DNA. Nasi pracownicy wspierają i biorą udział w każdej inicjatywie. Jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, w komentarzu macie link i zapraszamy do polubienia i odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Zachęcamy Państwa do współuczestnictwa w naszych akcjach charytatywnych. Wszelkie opisy znajdą się pod dzisiejszym filmem. Ja również chciałbym Państwu podziękować za cały cykl naszych spotkań. Myślę, Krzysztofie, że
Tak, dziękuję Arturze za interesującą rozmowę. Dziękujemy Sonecie za zaproszenie. Zachęcamy jeszcze raz do pomagania i w razie pytań zapraszamy do kontaktu.